Cześć moi mili, witajcie w kolejnym filmie. Dziś na życzenie jednej z Was w komentarzu pod filmem Szafa od nowa chciałabym nagrać Szafę od nowa, ale wersję z butami, a w zasadzie tylko wersja butów, czyli te buty, które bym nabyła, kupiła, jeżeli chciałabym budować swoją butową szafę od nowa. Myślę, że nie będzie to długi film, ale może niektórym z Was pomoże, tak jak i mi przy ostatnim filmie, w zrozumieniu, że tak naprawdę wcale nie potrzebujemy dużo, bo moja lista 22 czy 23 sztuk ubrań, które wymieniłam w tym pierwszym filmie, cały czas mnie kusi i cały czas się zastanawiam, czy by może zrobić sobie taki eksperyment, wiecie, powiesić te ubrania na jakimś zewnętrznym wieszaku i korzystać z tego tylko przez jakiś dłuższy czas i zobaczyć, czy będzie mi wygodnie, czy będę potrzebowała czegoś więcej, czy wystarczy mi tylko to, co sobie gdzieś tam wymieniłam poprzednio. No i tak samo kusi mnie to względem butów. Może z jakimiś małymi wyjątkami butów o specjalnym przeznaczeniu, które mam w swojej szafie i które są tam ze względu na moje hobby różne, moje pasje, którymi się zajmuję, rzeczy, które robię. Mam tutaj przede wszystkim na myśli buty tangowe, ostatnio buty do biegania, czy buty, w których chodzę na siłownię i tego typu rzeczy. A więc nie przedłużając, zapraszam Was na moją Szafę od nowa, edycja buty. Zaczynamy! I chciałabym zacząć od butów, które noszę najczęściej, które służą mi przez największą część roku, najdłuższą część roku, niezależnie od pory. Może wykluczyłabym stąd taką mocną zimę, kiedy na ulicy leży śnieg i jest mróz, bo wtedy nie noszę sneakersów. I sneakersy to są pierwsze buty, o których chciałabym powiedzieć, pierwsze buty, które na pewno bym wrzuciła do tej mojej szafy od nowa. Sneakersy, które za czasów, kiedy ja się zaczynałam interesować modą, nazywały się po prostu Adidasy. I pewnie wiele z Was i z nas mówi o tych butach wciąż Adidasy, więc klasyczne sneakersy Adidasy. Ja wybieram wersję białą, bo uważam, że jest najbardziej uniwersalna, pasuje do największej liczby rzeczy, pasuje i do jakichś bardziej eleganckich, nie wiem, sukienek, garniturów i do takich typowo sportowych rzeczy. Sneakersy, na które ja bym się zdecydowała, byłyby zdecydowanie minimalistyczne w formie, nie miałyby żadnych dodatkowych ozdób, już na pewno nie w innych kolorach, poza tym białym, tak jakby designem minimalistycznym. Na pewno byłyby klasyczne, miałyby białą podeszwę, biały materiał u góry i na pewno byłyby bardzo wygodne i to generalnie chciałam o tym powiedzieć na końcu, ale może powiem na początku, że wszystkie te buty, o których będę mówić, ich cechą wspólną jest to, że muszą być wygodne, bo stwierdziłam, że już jestem za stara na chodzenie w niewygodnych butach. Muszą być, albo powinny być, albo w większości powinny być wykonane ze skóry naturalnej. Pewnie te buty, które bym wsadziła do takiej szafy od nowa, wolałabym wybrać skórę licową w tym przypadku, bo jest najłatwiejsza w utrzymaniu i najtrwalsza moim zdaniem. No i na pewno postawiłabym tutaj na buty bardzo wysokiej jakości, tak żeby one przetrwały ze mną wiele, wiele sezonów, a nie na przykład tylko 3. Więc jak to założenie mamy już wyjaśnione, no to mówiłam o pierwszych butach, które bym włożyła do tej szafy, czyli o sneakersach. Natomiast drugie buty, które bym włożyła do tej szafy, to są takie klasyczne botki. Botki, które bym określiła jako taki model bardziej casualowy. Na pewno byłyby czarne, na pewno byłyby na jakimś lekkim obcasie, ale raczej obcasie słupkowym niż na szpilce. I na pewno byłyby ze skóry licowej. To są takie moje wymagania wobec botków, które myślę, że zaraz po sneakersach noszę drugą najdłuższą część roku, bo to są buty, które noszę i jesienią, i wiosną, i czasami też zimą, jeżeli temperatura na dworze na to pozwala. Trzecia para butów, którą włożyłabym do swojej nowej szafy, to są kozaki, bo biorę tak jakby pod uwagę cały rok, czyli ciepłe, przede wszystkim ciepłe kozaki, które byłyby albo płaską oficerką, albo tak jakby butem na delikatnym obcasie, ale też nie wysokim, bo ja kozaki noszę, kiedy jest mocna zima, Przeważnie wtedy chodniki są oblodzone, więc nie chcę ryzykować tutaj, że się przewrócę, dlatego że będę miała jakiś obcas, który jest mniej stabilny niż taka płaska podeszwa. Przechodząc płynnie do dokładnie odwrotnej pory roku, do zimy, czyli przechodzimy do lata. I nie wyobrażam sobie lata bez dwóch typów butów. Jeden z nich to są sandały, takie klasyczne, płaskie sandały, które w tym przypadku albo w tym podejściu do szafy muszą spełniać takie założenie, że powinny być wygodne. Powinna móc w nich przejść około 30 000 kroków dziennie, bo tyle robię na wakacjach. Ale powinny też wyglądać w taki sposób, żeby pasowały mi do całej mojej letniej garderoby. Czyli pewnie tutaj wybrałabym czarne, bardzo minimalistyczne sandały z taką dbałością o to, żeby ta podeszwa, którą one mają, nie była za twarda. Kiedyś miałam sandały, których podeszwa była taka zupełnie płaska i to były sandały, w których nie dało się przejść 30 000 kroków dziennie. Więc na pewno jakaś grubsza, trochę bardziej miękka podeszwa. Wspominałam o tym, że powinny być czarne, ale drugim typem buta, który chciałabym mieć w tej mojej szafie od nowa na lato, jest klapek, czyli wersja sandałów bez paska napięcia. I klapki spełniają dla mnie mniej więcej taką samą funkcję, z tym, że znacznie szybciej i łatwiej się je zakłada i można je wykorzystać w takich bardziej, powiedziałabym, lżejszych stylizacjach, jakichś takich bardziej sukienkowych wersjach, tak mi się to widzi. No i jeżeli te sandały, o których wspominałam, byłyby czarne, no to chciałabym, żeby klapki byłyby jasne, bo gdzieś tam chciałabym mieć buty w tych dwóch odcieniach, więc jeżeli byłoby też na odwrót, to też by było ok, czyli jasne sandały, czarne klapki. I to jest 5 par butów, które są taką podstawą całoroczną szafy dla mnie, jeżeli chodzi o buty, plus do tego dołożyłam jeszcze 4 pary butów, które mają dla mnie trochę bardziej specjalne przeznaczenie. Jedne z nich pokazywałam Wam w poprzednim filmie, czyli gumowe japonki, które są na plażę, pod prysznic, na basen i mogą spełniać te wszystkie funkcje, więc tutaj w przypadku gumowych japonek najważniejsze jest to, żeby miały mega wysoką jakość, były bardzo trwałe. Dla mnie takimi japonkami są japonki Havaianas. Następne buty specjalnego przeznaczenia to są dla mnie kapcie. Kapcie z wełny, bo ja dość mocno marznę w stopy zimą, więc nie wyobrażam sobie też chodzenia bez kapci albo bez grubych skarpetek i kapci wtedy, kiedy jest naprawdę zimno, więc tutaj kapcie z wełną owczą to jest coś, co na pewno trafiłoby do mojej szafy od podstaw. W tym roku chyba będę wymieniać kapcie, bo moje kapcie z Vanuatu, którą bardzo Wam polecam, to jest polska firma, która produkuje kapcie, już zakończyły swój żywot i myślę, że potrzebuję nowych. Te, które mam, mają 4 lata albo 5 już będzie tej zimy, więc tak jakby mają prawo już być wypłaszczone. Nadal są ciepłe, ale tak jakby zrobiły się bardzo płaskie. Kolejne buty, wspomniałam o nich troszkę na początku, to są, nazwałam je tutaj tak roboczo performance sneakers, czyli buty sportowe, których mogłabym używać na siłowni albo w czasie jakichś, nie wiem, spacerów z psem, czy takich sportowych wyjść na zewnątrz. O tak myślę, że mogę to zbiorczo nazwać, czyli jedne takie dodatkowe buty sportowe. I ostatnia para butów, którą włożyłabym do mojej szafy od nowa, to są sandały na szpilce, uwaga, ale takiej szpilce max 5-6 cm, tak żeby ogarniać w tych sandałach wszelkie imprezy okolicznościowe, wszelkie jakieś wyjścia, gdzie wymagany jest bardziej formalny dress code. To jest taki typ buta, który ja najbardziej lubię w przypadku właśnie tych wyjść czy imprez rodzinnych, nie wiem, wesel i innych takich rzeczy. I z taką częstotliwością, z jaką chodzę na te wszystkie imprezy, jedna para by mi w zupełności wystarczyła. Może się tutaj pojawić pytanie, ok, ale co na przykład z imprezami, które są w grudniu albo wtedy, kiedy na sandały jest za zimno. I mamy do tego takie dwa podejścia. Jedno z nich to te botki i kozaki, o których wspominałam. Kształt tych butów, które bym właśnie włożyła do tej mojej szafy od nowa, byłby na tyle uniwersalny, że pasowałby do tych wyjściowych, nie wiem, sukienek czy strojów, które zakładałabym właśnie w zimniejszych miesiącach na jakieś imprezy okolicznościowe. A druga jest taka, że o ile nie byłoby śniegu na ulicy, to ja bardzo lubię nosić właśnie takie sandały z jakimiś fajnymi rajstopami. I to jest dla mnie opcja na chłodniejsze miesiące. No i tak, wyszło mi 9 par butów. Jak ostatni raz liczyłam, ile ja mam par butów, to było około 50 par, więc jest to 5 razy tyle. I zastanawiam się właśnie, czy by nie zrobić sobie takiego, wiecie, detoksu, eksperymentu i zobaczyć, jak będę funkcjonować z tymi 9 parami butów. Aczkolwiek z racji tego, że pracuję w butach, może być to trudne. Ze względu na to, że wiecie, no, z każdym kolejnym sezonem mamy coraz fajniejsze buty, więc też jako taki trochę ambasador marki, powiedzmy, chciałabym te buty nosić. Myślę, że buty obok marynarek to są moje takie małe pięty achillesowe albo rzeczy, których chciałabym mieć więcej, bo jak widzę bardzo ładne buty, które bardzo mi się podobają, to jestem w stanie je kupić i się z nich cieszyć i je nosić, bo ja wszystkie buty, jakie mam, noszę, bo uważam, że jeżeli już mamy jakieś buty, to jeżeli już kupujemy jakieś buty, to znaczy, że nam się podobają, a jak nam się podobają, no to chyba nie po to, żeby leżały w szafie. Dajcie znać, co myślicie o tej liczbie par butów na cały rok. Wiem, że niektóre z Was pewnie mają dokładnie tyle, albo może nawet mniej i świetnie sobie z tym radzą, więc o takich doświadczeniach również chętnie poczytam, albo poczytamy tutaj w tej naszej małej społeczności. Dziękuję Wam za dziś i widzimy się w kolejnym filmie już za tydzień.